Witam was bardzo serdecznie z tej strony Furious Tigra. To tak jak prosiliście, część z was prosiła o nagranie gry Hide and Seek. I tak jak spełniłem waszą prośbę, jak widzicie, jestem razem z Wackerem, gramy. Co kupić? Nie mam pojęcia. Czekaj. Ale oni tak muszą, mają pierwsze tego. A i co kupić? Ja też nie mam pojęcia. Ten Prospector's Blade. Jak dla mnie. Ja to bym kupił. Albo Cutlassa. Ty Cutlassa możesz kupić, no. Ale ja to będę składał pierwsze te duszki, wiesz? Twin Shadow. No, ja będę. Wychodzimy w trzeciej, tak? A nie, muszę hapsy kupić przecież. Wejdziemy w trzeciej? Tak, tak. Ja muszę hapsy przecież złożyć, bo mój tasak się wkleja procentowo. Młot lodowy kup. A nie mogę od razu. No, wiem, że nie masz od razu, ale no. A nie, of the target current health. Albo entropii, ale to chociaż mi nie opłaca ci chyba entropii kupować. Dobra, buty na pewno kup, te ulepszone. Te na slowy. Boot of sweet. Wymiana się całego Cutlassa, tak? A. To możesz cofnąć w sumie. Co, kupię, cofnę, kupię te buty. Nie, kupię same buty na razie. Buty. Kupię buty, buty. Ulepszone buty. No i chyba wybiegamy w trzeciej minucie, nie? Nie wiem, no przeczekamy chwilę, no. Ulepszone buty kupiłem. I zobaczymy, jak to będzie. Czemu jakoś dużo slowów? Ten kupił mobilitki, tylko jednego było widać. Czy jeden z nich musiał przejść jakoś, nie patrzyłem akurat, kurczę. O, a wkładnik. Dobra, dobra, już biegnę. Masz dupę. No biegnę, biegnę. Wiesz, moje te są z HP, więc musiałem kupić jakieś HP, żeby móc rzucać tymi cegami. I tak jak wiecie, na pewno Hide and Seek trwa 40 minut, musimy ich zabić. Musimy ich zabić, no. Po 5 razy każdego i wtedy wygrywamy. Pierwszego Zeda, tak jak mówiłem, Szymon. No właśnie. Nie dostał. Ścigamy go, bo to jest no. Czekaj, czekaj tam, czekaj, tam czekaj. Przy tym cieniu. Dobra, i chodź już. Op. Nie jest tak, że w dwójkę mogą tylko sobie pomagać. Pilnuj tam go. On będzie ultał zaraz. I będzie przeskakiwał na ten cień trzeci. Aj, mistrzu, my tu z Szywanem graliśmy. Szywan jest mistrzem tej postaci. Nie no, mistrzem. Żartuję oczywiście, ale... A co to było, co? No ulti. To na sobie wyobraża. Trochę przesadzają chłopcy. Rozumiem, że można sobie pomagać, ale maksymalnie w 3 osoby. I za to, że teraz pomagałeś im zostaniesz uka... On ma flesza? Sia, serio? On ma flesza? Aha. Dobra. Koniec tego. No nie wierzę w to. Co ci ty lepiej, bro? Nie, 200 życia muszę mieć poniżej, żeby mnie klepać. No w sumie masz rację. Dostał. Kurde, ile może tu być to? Cutlassa, Cutlassa użyj. Nie użyłeś co, nie? Użyłem wcześniej. Ta, ta, jasne. No za parę sekund. Oni za dużo tu ich, ja napiszę, że nie mogą. Czy nie możesz pisać w ogóle? Nie mogę na Olu pisać. Mam bana. Mam bana na Ola. Co, ich zgubiłeś wszystkich? No
poradaj sobie, bo jesteś słaby. Ty masz, ty masz movement speed za mały. Nie jesteś w stanie ich gonić w ogóle. Dobra, proszę bardzo. Czego chciałeś? One najszybsze buty wybrze teraz. Tak, jak cię dotkną ty debilu, cofnij je. Przecież są ruchliwości, więc jak oni cię uderzą, to ci się kasuje efekt do tych pierwszych. No spiecie. Najszybsze buty wygrzają i mi zazdrości. Mhm. Udyra klep. Bo no właśnie te same buty to ty, buty dla debili. A czy o ile uciekasz, czy cię jeszcze nie dotykają, to one są fajne te buciki, nie mówię, że nie. Ej, za dużo tu dzisiaj, serio. Wiem, właśnie wpływają mnie ludzie, którzy nie znają zasad i jeszcze grają, wiesz, no. Ja nie mogę pisać na olu, więc ty musisz napisać. Aha. Gonią, gonią. No hehehe, ciekawe kto cię uratuje teraz. Nie mam manu, muszę cofnąć, napiszę przy okazji. Może być maksymalnie 3 albo 4, nie, 2 tak naprawdę możecie sobie pomagać maksymalnie w hide and seeku. Ja dostałem bana, bo to była jakaś pomyłka Riotu. Serio. Wiesz tego Zeda. On akurat zużył cienia przed chwilą i już nie ma ulta. Czy oni wiedzą ile to jest 2? Gdzie z tyłu? Nie będzie z tyłu? To tu jest Zed, ty jesteś ślepy? Czy będzie tam, miał to cienia z tyłu, rozumiesz? A, cień, dobra. Ja muszę cofnąć, więc sklepali ostro. Jana jest trochę wkurzająca, nie? Trochę. To kuj jest masakryczne. Chyba ją teraz. Jana, to spoko. Ona samą obecnością mi daje z bonus, nie do movement speeda. Ale dobry jesteś, chłopie. Masz kutlasa? Nie. No fuck, jaki misklik. Wow. I slow. Okej, ulti. Bierzemy go? Nie mam many już, zera. Pracowa niestety. Chyba nie, jeszcze nie. Śmiesznie, bo jakby cię zabił. Czy oni wiedzą ile to 2? Ta. Napisz mi nowacki. Sunfire można po 15 minucie, po pierwsze, po drugie. Nie, no nie wierzę w nich po prostu. To sobie które można? 200, napisz, że 200. Fajnie, sklepali mnie. Jak miałem 230 życia, poszły na mnie wszystkie skille od nich, pozdro. Włącz recording, zaraz będzie na tym koniec. Nie, no kurczę, no jak gramy, to gramy tak na zasadach, a nie. Ja cofałem przy 200. Jak cofam, to nie możecie mnie dotykać. Już Marta miał duszkę, czujesz to? No też mam duszkę. Ale to, też nie można, tak? No chyba.
15 minucie, wiesz, mi się wydaje, że tak było ustalone kiedyś. Gonią. Śpi. Już 3 dany ma. Ona daje bonus, nie ten pasywny, więc ona nie może wychodzić w ogóle z respa. Mam nadzieję, że nie będzie stas na środku, bo ona daje bonus pasywny. Pilnuj tam w tyłu. Dobrze. A zaraz będzie mnie ultował. Na pewno. Dobrze, pilnuj tyłów tam. Fuck, zdodżował Miku. Znowu. Chleb go. Czy wy rozumiecie, ludzie, że wy nie możecie używać autoataków? Pilnuj go tam. Cofam do bazy, żeby nie było. Kurczę, nie pamiętam już co w ogóle tu się opłacało składać. Dzisiaj mi pożarne jak coś. Powinien tu być. Ha! A tu są. Widać, jak on jest szybki. No, trochę ta. To jest ducha. Seriously. Dobra. Co ty robisz, Szymon? Idę. Ty umiesz klikać stuna? Kliknąłem. Ciele... denerwują mnie. Bez urazy. Nie, to dżetanę trzeba zabić pierwszą. Nie. Dobra, bierz krzyża. Ja odparam multa i lecimy. Chyba fail flash, tak mi się wydaje. Może od tego Kakarima, co? Nie, oni tak baitują, kurde, no. Dobra, dawaj go. Jak już tyle sklefaliśmy, to... Dobra. I chodź. Ty cofnę może, co? Na chwilę. Dobra, cofaj. W sumie to masz rację, blisko bazy jesteś. Udyr się, kampi. Nie wiem, jak można grać w tą grę tak na tej zasadzie. Serio. Gościu co siedzi na respie i czeka. Jaki tu jest sens w ogóle? Ale na respie, no gdzieś w krzaczorach, nie. Others movement speed. Nie. Co tu kupić? Może jomu? Albo nie, zefirek muszę kupić. Tak. Zefirek. Nowacki, składaj po tym Zephyr. Już masz page'a, niepotrzebne ci jest moc trójcy całe ciała. Aha. Za 2-5 minut. Więc składaj Zephyrek. Zed wygra grę, zobaczysz. Najbardziej wkurzająca postać ever za Janna. Uuu, Jarvanik już przegrał grę chyba. Czyli on ma? Nie no, ja po prostu go, wiesz, ja go klepię jak chcę. W
tym momencie. Jak go tylko trafi raz Q, to nawet jeśli Ghost odpali, to nie ma szans nic zrobić. To lecimy ją. No nie trafiłaś z Q, jak się gra. Ona ma trochę chyba dłuższy cooldown na swoim Q niż ja na swoim. Ta. Nie mamy czasu? Do 40, tak? Co? Mamy 8 killi. No. Wiesz, im szybciej jednego zabijemy, tym będzie łatwiej. Więc w ogóle jak udyra zobaczysz, go nie bij. On tu jest, tak? No raczej siedzi, no właśnie, tu... No po co? Niech sobie gościu siedzi. W krzaczorach gdzieś siedzi, albo tu, albo tam, wiesz, nie wiem. W ogóle tak to jakoś szybko ich znajdowaliśmy. O, dawaj czerwono. Wow, mu się wklęp 400, nie? Sku. Walni stuna, no. Tu się nie czeka nowacki, żeby ci zaatakowali. Żeby ci był większy damage, serio. Okej, okay. A potem uciek. Szybka suka jest. No bo mówię ci, Zed to jest bardzo dobra postać. Zastanawiałem się nad bandowaniem go. Szywan nim nieźle gra, naprawdę. Tyle śpi. Tylko on kupi teraz itemy, nie? O. Więc to może być troszeczkę słabe. On teraz leci w tego. Jak to się nazywa? Kosa Satika? Jonowa iskra. O, jest, Janna. To były czasy. No to i lecimy ją. Koniec. Koniec zabawy. O, udyr. A nie będziemy go brali. Niech się nie martwi, chłopak. Czekaj ze stunem na jej ulta. No ty jesteś pojebany, serio. No to ulta zawsze. Tak, ona ma zawsze ulta. No 120 sekund ponad. Super, nie sięgam z kół. No i teraz przejebaliśmy przez twoje zajebistego stuna. Stanę, żeby to przerwana. No tak. Nie no, no raczej... Ty jeszcze Blade miałeś na niej, nie użyłeś go? No. Widzisz, wszystko zaplanowane. Tak, tak, no. Idziemy na Janna teraz. Kurde, może cię mam. Dobra. Mam już tak, mam wszystko, więc teraz ją zabijem na 100%. To ona nie ma flesza, ma flesza. Tu będę se after na lespie. Dobra, bijemy go za kary teraz. Ulti. Janna, dawaj, kurde Janna, ją trzeba ubić, ona ma 4 deady. Oni wiedzą, że ją będziemy niestety fokusowali. Ona jest od nas szybsza. To dużo, cofaj. Znaczy ja cofnę sobie po Zefirek, żeby nie mieć tego, żeby mieć nieustępliwość. Zefirek powiadasz? No. Zefirek. A potem ja mu złożę chyba. To jest Zedzik. Nie no, pierwsza Janna. Janna i Jarvan. Dobra, bierz Jarvana. No dobra, zghostował. To poczekaj, aż mu się skończy ghost. Widziałem Janna, jest udziana. Czyli gdzieś tutaj ma, to ma ona wicherek. O, jest ud. Nie bierzemy go. Czemu? Po co? O, w sumie, jak po tym się będzie gola dużo bardzo. Znaczy przy okazji jak to, o, pomaga mu Janna, dobra. Tam jest. Tam jest, to kończ Janna. Walstuna. Dobrze. Ładnie, Szymon. Jej!
Trafiona, zatopiona. Teraz Hakarima. Dobra. Ja się płaczę pomaganie. Jarvan jest na samym dole, lecimy po niego, nic tutaj. Nie bierzemy Zeda. Dlaczego ma jeszcze jedna niby? Co ty robisz? A, Heka tu jest. Dobra, daj mu widz z bazy. Dobra, zostaw go, Nowacki. Zostaw go. Zostaw go. Wyleży się, już nikt nie płacze. Sami nas sklepali, jak nie powiem co. Jeszcze mnie zabili, więc nikt nie płacze. Napisz Janie, że ona wyjdzie jasno respa robić. Kurde, muszę zagrać te 18 gier. Dobra, Heka, już się wyleczyłeś, też się cieszymy. Ja go nie trafię niestety. On jest tak szybki na E. Od razu klikaj tego stuna. Kurde, jak on jest szybki. Nawet jak zostanie, nie będę używał na niego. Nie ma sensu. Zed jest na górze tam. My go nie zabijał, no 2 dedy i ja mu... A ja mu on złożył. Jarvan. No jednego deda jeszcze. Właśnie wiem. A jest za wolny, nie wiem, on jakieś... A, on mobilitki złożył. Czyli jak on już po prostu dostanie od nas raz hita, to się spłoni, nie? On nie ucieknie, no właśnie, ja już sobie wyłączę nawet to. Dobra. Został Zed, Hekarim i Udyr. 17 minut. Może nie być trudno. Dobra, ja tam będę rzucał w niego. Czekaj, nie wchodź tam, nie wchodź tam. Tak, co ja robię? On tam wróci. Jak zniknie za chwilę, to znaczy, że wrócił tam na tego. A ten co robi? Dobra, ten nie chce biegać. Aha, ten sfejlował. Nie, on nie chce biega, no on nic nie robi, nie, jakby jeszcze rzucał jakieś te takie, nie wiem, coś by robił, to nie, on sobie może biegać. No dobra. On nic nie robi, nie. Dobra, co? Cofam po jamu. Pana Zephira. Dobra, czyli ile kili? 2, 6, 9. 9 w 16 minut. Może być trudno. Dobra, puszczam te. Puszczam duszki. A, on będzie ściągał duchy. A, no widzisz. A. Mamy hek. Stunuj go od razu. Dobrze. Jezus, jaki on był szybki. Jaki med. Żyje jeszcze, na czarno. No zaraz zobaczymy. No właśnie, jak ty stuna nie umiesz używać. Użyłem do niego wcześniej. Trafiłem właśnie, na jego klona dostał. Dobra, nie ma ulta i nie ma jamu. Dawaj Zeda, bo on ma... On tylko czeka, po prostu też mu się zresią itemy. A już nie ma żadnych itemów, nie ma ghosta i nie ma... A exhausta ma? Nie wiem, w sumie trzyma exhausta. Dobra, pięknie. Czwarty dead. Udyr został. Udyra złapiemy na luzie. Napisz Jarvanowi, żeby wyszedł na respa, bo duchy zbierze. Dobra. A, zabijasz coś? To on na luzie. Goście co? Siwa się zaoglądali chyba, naoglądali za dużo chyba. Dobra.
co został jeszcze? Zetiger, nie, jeszcze Kalim żyje. Po jednym hicie na Zedzie i jeden na... i cztery na uderza. Nie, ty nie masz duszków. Składaj duchy, mistrzu. Okej. Gdzie to jest? Ja czekam na duchy. W Magic Resistance to znajdziesz. A nie, nie ma. Ability Power. I other Movement Speed. Twin Shadows, tak. Tak. Dobra. Lecą duchy. Jest. Jest Zed. Dobrze, zultował już. Cofnął tam. Ja na niego wszystko zmarnuję. To jest jednak... to jest jednak Zed, więc trzeba go od razu, no właśnie, okej. Teraz tak, zostaje tylko Hecarim. Hecarim jeden kill. Jak i również 4 kille na Udyrze. Co tu jest Udyr. Co będzie najtrudniejsze, wiesz? 4 kille na Udyrze. Z powodu, że on będzie miał teoretycznie minutę na wyjście z respa, nie? Spoko, śnia Ghosta. Stunuj go od razu, dobrze. A, dostał. To koniec po nim. On ma mobilitki tak samo jak ty. Miałeś. Nie masz nadal. Przede mnie, bo są fajne. Nie no, w tym momencie już one są dobre, nie? Na początku są strzą jaja i to ostro, jak jest pięciu i każdy może ci walnąć coś. Tak, takich jest trzech. W tym momencie dwóch. Duchy lecą. Patrz, gdzie lecą. Jezus, gdzie one lecą? No, zawróciły się wszystkie. To jeszcze? Jakaś. Znajdę Hekasia. Też duchy puszcza jakiś idiota. Co z tego? Duchy wchodzą z respa i wracają. Ponieważ i tak nie mogą nas dogonić, bo my jesteśmy zwykle daleko od respa. No ich tu nie ma. W ogóle Udyr ma czas teoretycznie na wyjście z respa. Nie wiem, czy gdzie on wyszedł, bo jakoś... No patrz, no to jest... gra tylko, spokojnie. Oni się cieszą, że oni tak robią. Nie stresuj się, no właśnie. Kurczę, no my ich nie jesteśmy w stanie znaleźć. Gdzie oni kampią? Może u nas na respie. Ja no nie wiem. Nowacki, co ty robisz teraz? Szukaj ich po tych głupich tych zakamarkach. Penetrował każdą dziurę. Penetruj każdą dziurę. O ile Udyra nie zabijemy w szybkim czasie, to jest koniec gry. Tak naprawdę. Jest godzina? Okej. Nie wiem, czy tam nie ma tego Jarvana, wiesz? Raczej tego Udyra na respie. Naszym? Na ich! Że on tam siedzi ciągle. Możliwe, że tam siedzi. A nie masz puścić duchów tam. O, oni to mogą na nie puścić duchy. No i nie masz puścić duchów, bo one wszystkie wciągnie i Jarvan nie wciągnie wszystkie. Wierzyciele, co idiota, no. Mnie denerwował. Coś tak nie wiem, dlaczego mam przeczucie, że on siedzi na respie. Dobra. Dobra. Ostatni kill na nim. Więc lecimy. Goń go. To po nim. O, fuck, nie trafiłem. A i tak jest po nim. Dobra, śpi, chłopak. Jeszcze mu slow wszedł. Stasaka. Ja cofam po item. Co? Spok. Ja cofam po itemsy. Będzie nam trudno wygrać tą grę, serio. O, widzieliśmy Udyra, bo zmienił mu się build trochę. Udyr to wygra, jak siedzi na respie, to wygra. To prawda.
Czy wy jesteście pojebani? Niech mi się pukną w głowę ci ludzie, serio. Jak to oglądacie, czemu wy mnie klepiecie? Jestem wręcz w 100% pewny, że ten udyr jest tam na respie. A nie mogę przejść na olu, tak to mi tutaj szflemił wszystkich już. Ale no, wyłączyli mi przez to niestety czat. Chociaż nie, no wydaje mi się, że nie widzieliśmy takiego buildu u niego, no właśnie. Śpisz, chłopie. Ja tylko trafię za każdym razem tasakiem, to on zawsze śpi. Myślałem, że skazujesz. Bym powiedział, że on na respie siedzi, on siedział tutaj, nie? Nie możesz teraz siedzieć, on ma intę na wyjście, więc nie możemy podchodzić do respa. Tam ich, Jakie mam już cooldowny? A, 40%, fajnie. Teraz? Też 40%. No to daje 20, to daje 10, to daje 10, to daje 10, to 50% na cooldowny, fajnie. Czyli osiągnęły limit, który już tak naprawdę nie da się go zwiększyć. Co by tu złożyć? Kosę statika? Nie wiem. Złożę Zilla. Żeby szybciej biegać po prostu. Nie może potka jakąś? Nie wiem. Są tu jakieś potki sensowne? Nie, tu nie ma potek. Jest tylko Oracle. Po co mi Oracle? Mam nadzieję, że on już wyszedł z respa. Zaraz zobaczymy. Puszczaj duchy, jak coś w tym miejscu puść. Kolejnego ducha, swojego ducha. I zobacz, on pewnie zwariuje, tak jak mój, nie mam pojęcia czemu. On się jeden się zatrzymał po prostu i chciał iść w prawo, aś nie mógł. A on pewnie jest tutaj gdzieś w bliższych tych sektorach, chociaż nie wiadomo, no. Rzuć tam gdzieś, żeby był daleko od ich respa, nie? Te duchy. Obydwa tam idą. A! Fajnie. O, jest. No i śpi. No już nie jest w stanie uciec. Jak go tylko dotknę, jak on ma mobilitki, to on już nie ucieknie. Da, wygraliśmy. Nice. Jeszcze jeden tylko. No, w 6 minut może sobie. Nie, nawet jeśli ma tam minuty na wyjście. Ja sobie poczekam na respie, kupię sobie kasę statika. Jeżeli chcecie brać udział w kolejnych hejdencigach, to po prostu napiszcie tak, jak napisał do mnie widz. Groza 212 napisał, że ktoś, że odpisałem na YouTubie, że będzie hide and seek, to pomyślałem, w sumie czemu nie zagrać w tym momencie. I akurat udało mi się zebrać jakąś ekipę osób, z którym dziękuję bardzo za grę. Trochę mnie wkurzaliście, ale jak zauważyliście, o ile oglądacie mój film przez dłuższy czas, mnie dużo rzeczy denerwuje. No grajcie zasadami, tak? Tak jak my. No tak jak ubiliśmy tego Hekarima, to było tak trochę nie, to było chamskie trochę. Daliśmy mu zrespić życia. Wiesz, że mi sklepali w ogóle? O, tu stoi ten udyr, nie? Odejdź tam na tego. Odejdź tutaj, chodź, Szymon. Tu odejdź. Że on mógł wyjść. Napisz mu, żeby wyszedł teraz. Wyłazi. Nie, nie, jeszcze nie biegnij. Zobaczysz, że on tam jest. Wyżej mi sklepali prawie. Serio, potrzebny tam do resa, bo chciałem strzelić się tego udyra, nie ma na respie, nie? Rzuć jeszcze raz w tamtym miejscu, masz duszki? O, mamy go. I śpi chłopak, up. Exhaust, wszystko, wszystkie umiejętności. Ten Jarvan myślał, że mu pomógł. O, ty, on chce uciec na respa. A nie, zamknął go Jarvan. Uciekaj, bo nas teraz będą klepali. Ale fajna animacja jest tego respienia, dobra. Idę, będę, no nie wiem, potem. Po 21 czy wcześniej? 21. Max jest na górze jak coś.
No spoko. Dobra, dzięki wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejny materiał z Hadencika, sorry w ogóle za ten flame. Sorry w ogóle za ten flame, no ale wiecie, tak to działa czasami, jak coś mnie denerwuje. Sorry bardzo z góry za to właśnie, że tak było. Jeżeli chcecie więcej materiałów z Hide and Seek, to po prostu dajcie łapkę w górę, to od razu będę widział, jak będzie powyżej tych 50 łapek, to nagram po prostu kolejny materiał, bo wiem, że to wam się podoba ta seria. Bo jak jest około 10-20 łapek, to dają moi tam ulubieni, raczej ulubieni ludzie, którzy bardzo mnie lubią, jak gdyby dodają wtedy łapki w górę. Bo ja przed nimi uciekam, bo nie chcę zostać zbity. Nie wiem, czy mi się to uda. Uda się. O, daleko dobiegł w ogóle ten Hikarim. Więc jeżeli chcecie oglądać dalej Hide and Seek i brać w nim udział, to po prostu dajcie łapkę w górę i piszcie, czy wolicie tak, żebym po prostu spontanicznie pisał do ludzi, chcesz zagrać Hide and Seeka, czy chcielibyście, żeby było tak, że piszę na Facebooku, o której godzinie będzie. Bo tak też może być, to jest chyba najłatwiejsza tak naprawdę możliwość komunikacji z wami. Więc jeżeli nie macie jeszcze zlajkowanego Facebooka, to go zlajkujcie, jest na dole w opisie. I chyba będę tak robił, że na Facebooku będę ogłaszał po prostu, kiedy będzie Hide and Seek. Będę dawał hasło i mam nadzieję, że po prostu zgłosi się do nas 5 osób około. Dobra, dzięki wam bardzo za oglądanie tutaj tego materiału. I jeżeli wysłuchaliście tą wiadomość, to co teraz powiedziałem, to napiszcie... Napiszcie na samym końcu taką gwiazdeczkę. To tak dla mnie, o ile będziecie mogli. Albo hashtaga, okej? Okay? Albo nie hashtaga, bo już się zrobię. No o, taką gwiazdeczkę, to jest pod ósemką. Jak gdyby, jak klikniecie ósemkę, to jak klikniecie shift 8, to wtedy będzie taka gwiazdeczka. To jak wysłuchaliście tą wiadomość, to po prostu napiszcie na końcu swojej wiadomości taką gwiazdkę i wtedy będę wiedział. Jeżeli możecie, to piszcie komentarz, bo to jest naprawdę bardzo fajne. Nawet jeśli chcecie mnie zhejtować, to i tak napiszcie komentarz. Dzięki bardzo za oglądanie i na razie. Do kolejnych materiałów.